Ostatnio próbuję budować coraz to trudniejsze rzeczy i staram się też wychodzić ze swojej strefy komfortu. Dlatego w ostatnim odcinku zbudowałam własny las, a dzisiaj chciałabym zbudować zamek. Ale nie taki zwykły, bo będzie to chyba mój największy projekt do tej pory. Tylko jak się w ogóle za to zabrać? Jest kilka problemów, a pierwszy polega na tym, że w zasadzie to ja nie wiem, jak działają zamki. No bo jakie tam mają być pomieszczenia? No i od czego tu zacząć, skoro nigdy nie budowałam zamku? Chociaż w sumie to nie do końca prawda, bo zbudowałam kiedyś coś, co wyglądało tak. Ale chyba nie chcę tego liczyć. No więc skoro nie wiem nic, to najlepiej zacznijmy od researchu. Zamki są różne i to tak bardzo, bardzo różne. Z jednej strony to dobrze, bo możemy trochę pokombinować przy projekcie, ale z drugiej strony to wcale nie ułatwia pracy, bo nie mamy jakiegoś takiego konkretnego schematu, gdzie byłoby powiedziane, że zamek ma wyglądać tak czy tak. Ale o to w tym chodzi, przecież nie może być za łatwo. Mimo to musimy to jakoś rozplanować, żeby się nie pogubić. Zaczęłam więc od przeglądania zdjęć i artów zamków. Wybrałam kilka, które mnie zainteresowały, po czym przygotowałam wełnę. A, bo ja nie mam za wiele wełny. No dobra, w takim razie zróbmy szybko farmę. Farma była gotowa, a owce zostały przeprowadzone. Ale wracając, przygotowałam wełnę i zaczęłam planować ogólny kształt. Nie będę ukrywać, że na początku sprawiło mi to trochę problemów, ale potem weszłam w jakiś taki rytm budowania czy coś i zaczęło to iść całkiem sprawnie. Mimo, że kilka razy zmieniłam koncepcję, to ostatecznie zbudowałam coś, z czego byłam zadowolona i postanowiłam w to iść. Dlatego kolejnym krokiem było zaplanowanie wysokości wszystkich murów, wież itd. O dziwo, to poszło całkiem sprawnie. No dobra, może kilka razy zmieniłam zdanie, ale i tak szło to w coraz lepszym kierunku. No i skoro wysokości zostały mniej więcej zrobione, a ja nie mam już więcej wełny, to musimy zająć się kolejnym problemem. A jest nim brak kamienia. No dobra, trochę go wykopałam na streamach. Dlatego polecam zostawić suba, żeby nie przegapić kolejnych live'ów. No i to wszystko kopałam bez beacona. A jestem prawie pewna, że materiałów i tak nam zabraknie. Dlatego zajmijmy się teraz tym beaconem. Trochę bloków udało mi się uzbierać w przerwach od kopania kamienia, bo tu mamy villagerów, którym sprzedawałam patyki, więc teraz musimy po prostu sprzedać ich jeszcze więcej. Zabrakło jednego emeralda, no... kurczę. Okej, mamy to w końcu, więc teraz musimy go koniecznie zrobić. No i gotowe. Ale teraz musimy skupić się na budowaniu i myślę, że zaczniemy od bramy. Jak się możecie domyślać, na tym etapie schemat zamku mam już mniej więcej gotowy i naprawdę bardzo nie mogę się doczekać, aż skończę cały projekt. Ale przed nami wciąż sporo pracy, a brama jest tylko początkiem. Teraz myślę, że musimy ogarnąć cały ten teren, bo inaczej później może być trochę ciężko. Więc może przynieśmy sobie tutaj beacona. Jak już go przyniosłam, to zaczęłam wykopywać zbędne bloki. No i jakby wiem, że na razie nie wygląda to najlepiej. Ale wszystko idzie zgodnie z planem. Serio. I teraz musimy położyć tu odpowiednie bloki, a będzie to wyglądać mniej więcej tak. Oprócz tego zrobię jeszcze wieżę, która będzie tutaj. No i wciągnęłam się trochę w to budowanie i poza wieżą zrobiłam też już połowę murów i w sumie to dobrze, bo mamy jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. I tak to wygląda aktualnie. Teraz zajmiemy się wieżą, która będzie tu, no a potem zajmiemy się resztą muru. Jest mały problem, bo tak jakby mam tylko 14 andezytu już. Więc na razie sobie wszystko odłóżmy. Zastanawiam się, skąd możemy wziąć szybko dużo andezytu. Może tu coś znajdziemy? O, idealnie. Bardzo nie lubię zbierać andezytu, ale za to lubię go używać.
Dobra, zebrałam całego szalkera i jeszcze trochę. I mam nadzieję, że to nam wystarczy, chociaż na jakiś czas. No a teraz wracamy do budowania. Znów pojawił się problem z materiałami, ale tym razem brakuje nam drewna. Jak tylko je zbiorę, to dokończę zamek i będziemy mogli przejść dalej. Sam zamek, jak i mury mamy już skończone. Zostają nam jeszcze budynki w środku, więc zacznijmy od samego początku. Tutaj myślę, że zrobimy sobie taki domek, coś jak zrobiłam tutaj. No, tak chyba będzie w porządku. A tu bym zrobiła bramę, żeby mieć przejście na tę stronę. No i tak to wygląda. A tu pociągniemy dalej mur już do ściany i potem zajmę się drugą stroną. Jak widzicie, na ten moment jest tu trochę pusto, więc musimy coś z tym zrobić. Zaczniemy od takiej ławki tutaj. Chyba jestem z tego zadowolona. A tu by można było zrobić taki mały stragan tak w sumie. O, no i tu byśmy sobie później dali chyba villagera. A drugi taki stragan chyba bym zrobiła tutaj. Ja jestem zadowolona z tego. No i teraz na wejściu wygląda to znacznie lepiej, ale to wciąż za mało. I tak zbudowałam kilka dekoracji i zaczęło to wyglądać dużo lepiej. No to chyba gotowe, nie? No, gotowa jest tylko ta uliczka. A zostały nam jeszcze dwie do zrobienia. I poza tym trzeba się też zająć zamkiem w środku. Więc chyba musimy trochę przyspieszyć. Dlatego teraz zrobimy tę uliczkę. No i została ostatnia. Oczywiście później będzie trzeba tu jeszcze dodać kilka ostatnich szczegółów. Ale teraz musimy w końcu zająć się zamkiem i pomieszczeniami, które wcześniej sobie zaplanowałam. Zaczniemy od sali tronowej i chciałabym mieć ją tutaj na wejściu. W tym miejscu zrobimy taką ścianę, za nią będą różne przejścia i tak dalej. No i co najważniejsze, musimy zrobić tron. Dlatego tu damy takie podwyższenie, na którym będzie on stać. Przydałaby mi się wełna. Tutaj, tak jak tam w podłodze, damy sobie trochę froglightów, a potem przykryjemy to dywanami. Obok wszędzie damy wełnę. Mamy już miejsce, to teraz trzeba zrobić sam tron. Chyba coś takiego będzie w porządku? No zobaczymy, najwyżej później to zmienimy. Ale zróbmy porządek z całym tym miejscem. No i salę tronową możemy już odhaczyć. Tak samo jak pomieszczenie mieszkalne, bo jedno zrobiłam tutaj. Oprócz tego przygotowałam sobie miejsca na kolejne pomieszczenia, a je zrobimy sobie już razem na streamie. Ale to jeszcze nie koniec, bo brakuje nam tu kilku rzeczy. Po pierwsze, chciałabym przyprowadzić tu konie, a nie pamiętam, żebym w okolicy je widziała jakiekolwiek. Więc będziemy musieli iść ich poszukać. Mamy konie. Wszystkie są szare. Biorę łaciatego. I fajnie byłoby też znaleźć konie w innych kolorach. Najpierw go zaprowadzę, a potem polecimy w inną stronę. Ej, a jakby wziąć osła? Robimy to. Nie spadnij tam, błag... O Jezus. Drugiego konia też wezmę szarego. A to dlatego, że w okolicy nie ma innych po prostu. No to konie i osła mamy już na miejscu. I możecie im wymyślać imiona w komentarzach. A teraz zajmiemy się terenem przed zamkiem. Trzeba tu zrobić jakąś sensowną ścieżkę. Ej, podoba mi się, jak ten zamek stąd wygląda. Zrobiłam ścieżkę i myślę, że wszystko, co chciałam, mamy gotowe. Być może nie jest idealnie, ale ja jestem zadowolona. No i tak jak wspominałam wcześniej, kilka rzeczy na pewno zrobimy sobie na live'ach.